Chodzimy po Dżemela. Po Dżemela. Albo po... Po słoik z kompotem truskawkowym. Mama nas wysłała do piwnicy, bo mama tam trzyma teki. Wchodzimy, patrzymy. Na podłodze leży pan i leżą kable. Co robimy? Kto ma pomysł? Kto ma pomysł? Proszę bardzo, co robimy? Możemy wziąć laskę, tak jest, piwnicy miotła i miotłą zdjąć kable. Dobra. Pomysł jest nawet dosyć niezły, ale wejdź, wejdź tam. Umówmy się, że od tej linii białej, dobra, jest. A, no, proszę bardzo, idź po miotłę. Leży pani. Ciekawe, czy pani spraw... Czego pani nie zrobiła? Zobaczcie! Brawo! Brawo! Powtórz! Leż, leż, leż! Dawaj, zrób. Proszę, czego nie zrobiła? Czy sprawdziła, czy jest bezpiecznie? Dziewczyny, pytanie za 100 punktów. Przez co płynie prąd? Przez metal! Przez wodę! I przez wodę, a na podłodze była woda. I kable leżały w wodzie. Czy ta pani rozejrzała się, sprawdziła, czy na pewno jest sucho? Tak? Dobra, uwaga, pani leży. Druga pani, poprosimy, kto chce, pani. A ta pani miała pomysł z miotłą. Proszę wybrać miotłę. Już wiemy, że jest bezpiecznie, bo się już zrobiło sucho. I pani ma pomysł z miotłą, proszę bardzo. Proszę wybrać sobie miotło. No dobra, i co robimy? Uwaga, zobaczcie. Czemu? Panowie już wiedzą, a dziewczyny co? Czemu wybrała metalową, jak miała drewnianą? Czy ja mówiłem, że przez drewno płynie prąd? Nie. Właśnie. Słuchajcie, to kto? Mamy dwa zrupy, niedobrze, niedobrze. Kto rokuje? Pani, proszę. Pani. Dobra, jest bezpiecznie, wiemy, że już nie jest mokro. Wybieramy, wybieramy. Patrycja, Lesiak, Krus. Drewnianą, tak. Nowe. Dobra. Dobra, słuchajcie, dobrze, dobrze. Co pani chce zrobić? Pani chce te drupy odciągnąć od człowieka, prawda? Ale tak, żeby nie dotknąć. Ja mam teraz... Dobra, siadamy.